Bardzo dziękuję, jak mówię, wszystkim, którzy zechcieli przybyć. Tak napisaliśmy w zaproszeniu. Celem jest przyszłość tej naszej drogi wojewódzkiej. Oto jest nasza droga. Ja nią przez dłuższy czas dojeżdżałem, także doskonale ją też znam oczywiście. Jestem przekonany, że trzeba wszystkie siły połączyć na rzecz przyszłości tej drogi. W województwie pomorskim jest ponad 1700 kilometrów dróg wojewódzkich. Mam absolutną świadomość, podkreślam, mam świadomość stanu technicznego tych dróg. Przygotowaliśmy pomiędzy nami, ja jestem jedną ze stron w imieniu samorządu województwa pomorskiego i panem burmistrzem, porozumienie, taki list intencyjny, ale w dobrym słowa znaczeniu nie list intencyjny, który chcemy odłożyć na półkę, żebyście państwo też wiedzieli, bo ja takich rzeczy nie toleruję. Na pewno nie na 15 lat. Na pewno nie w kategorii takiej, że nie chcemy tego schować za szafę albo schować głęboko w szafie, a potem ktoś to wyciągnie jak trupa z szafy. Nie. Nasza intencja jest taka, żeby wspólnie inwestować w drogę 230. To jest główna intencja. Postanowiliśmy takie porozumienie, począwszy od 2015 roku, czyli od teraz wykonać, realizować w poszczególnych etapach. W pierwszym etapie chcemy przy współudziale gminy opracować dokumentację techniczną, przeprowadzić remont, rozbudowę drogi wojewódzkiej na odcinku, i to jest istotne, co teraz będę mówił, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 2717 do końca terenu zabudowanego w kierunku Pelplina. To byłby pierwszy etap. To jest pierwszy etap. Drugi etap. Wykonanie odnowy nawierzchni na odcinku od miejscowości Rajkowy do skrzyżowania z obwodnicą Pelplina, czyli do drogi wojewódzkiej 229. I trzeci, rozbudowę drogi wojewódzkiej, o której mówimy, czyli 230 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 2717 do końca terenu zabudowanego w kierunku Radostowa, i to jako etap drugi. I to chcemy jako etap drugi rozbudowy, tak? Bo tam to nie jest jako etap, no tak w nazewnictwie, ale myślę, że to kwestia terminologii. Ale szanowna pani, no niech pani da nam szansę, żebyśmy rozpoczęli. Bo tak. A dlaczego drugi strony nie jest? Bo zawsze będzie Pelplin jest bogatszy, wiadomo. Ale wszystko ma więcej, a gmina jest w Suchowie jest biedniejsza. Staram się. Ale to będzie mieli, tak jak pan mówi, za 15 lat będzie na. Pani dokończy spokojnie. Tak, tak. Ceny chyba cała droga. Cała droga to jest podstawa. Ale. Nie, nie, przepraszam, panie pośle, przepraszam, ale staramy się państwu pewien tok postępowania wyjaśnić. My byśmy oczywiście też tego nie byli w stanie robić. Ja z panem Mirkiem rozmawiałem, bo to jest nasza wspólna droga, nasza wspólna troska. Natomiast nam się zdarzyło to, co zdarzyło, to znaczy przymusiliśmy karnie wiatraki do podatkowania, w związku z tym do budżetu miasta i gminy Pelplin wpłynęła dodatkowa kwota, którą my zamierzamy przeznaczyć części na sfinansowanie prac technicznych, czyli w postaci dokumentacji, a w przyszłości na finansowanie tej drogi. No takie, co się zdarza, no, to wynika po prostu z zaszłości. Dlatego te pieniądze dodatkowo znaleźliśmy w tym budżecie, bo też by nam było ciężko. A dokumentacja pewnie z rok chyba będzie trwała, co? No tak liczymy, prawda? Około roku. To w przyszłym roku, na początku przyszłego roku już będziemy to monitorować i w połowie, w czerwcu się spotkamy, będziemy mieli, pokażemy państwu gotowy plan na to, jak to będzie przebiegało, jakiego rodzaju będą obciążenia, wyłączenia, objazdy, różnego rodzaju kłopoty z tym związane. Umówiliśmy się wstępnie z panem marszałkiem Ryszardem Świńskim na przygotowanie pieniędzy w tym roku w budżecie miasta i gminy Pelplin na dokumentację techniczną. Takie środki przesunęliśmy. Na poprzedniej sesji to było 50 tysięcy. Drugie 50 tysięcy dołoży marszałek województwa albo zarząd dróg wojewódzkich. To pozwoli nam na wykonanie pierwszego etapu dokumentacji. Będzie to trwało około roku, a w przyszłym roku przygotowujemy się do partycypacji. Zobaczymy, jaki będzie kosztorys, ale myślę, że będzie to kwota około 1 000 000 zł. Tyle chcemy wyasygnować z budżetu miasta i gminy Pelplin na to, żeby rozpocząć te trzy etapy remontu drogi wojewódzkiej od końcówki Radostowa aż w stronę Pelplina. Ona oczywiście będzie podzielona na trzy etapy. Najważniejszy dla nas ten pierwszy etap, czyli sama wieś, bo tam są problemy związane z wyjazdem, bezpieczeństwem dzieci, no i fatalną jakością nawierzchni i chodników.
A prace projektowe, jaka firma będzie wykonywać, czy to będzie z wolnej ręki wybrane, czy w drodze przetargu? No chodzi mi generalnie o to, jak szybko rozpoczną się te prace, bo wiadomo, jeśli przetarg, to troszeczkę to potrwa. Myślę, że niestety niezbędny jest przetarg, bo Zarząd Dróg Wojewódzkich, który jest wykonawcą remontu tej drogi, sumuje przetargi, które się odbywają, no ale zobaczymy, nie wnikam w szczegóły, ważne jest to, żeby przesunięte środki już zaczęły pracować. To jest dla nas tutaj kryterium, bo proszę pamiętać, projekt nawet tak niewielkiego odcinku, kilkukilometrowego, to jest jednak około 12 miesięcy. 12 miesięcy liczymy, że będzie trwało samo projektowanie. Potem oczywiście też będą w grę wchodziły i wykupy gruntów, i podziały geodezyjne, i wycinka drzew, i rzeczy, które są trudne, i utrudnienia dla mieszkańców, no ale to już jest sama radość, bo widać gdzieś tam efekt. Ale myślę, że uda mi się przekonać i patrzę teraz na mojego kolegę radnego Zenona. Nie, nie, ale Zenek, poczekaj, ja dokończę myśl. Że uda mi się i patrzę na mojego kolegę radnego z moim kolegą przekonać innych radnych do tego, żeby ten plan rzeczywiście w jak najszybszym, najkrótszym czasie, może nie najszybszym, bo nie chodzi o szybkość, w najkrótszym czasie został zrealizowany. Na ostatniej radzie pan radny Kamieniecki i pan radny Krajnik wiedzą, przesunęliśmy środki finansowe na dokumentację techniczną. Więc od daty jeszcze przed porozumieniem miasto i gmina Pelplin zaczęła działać. Państwo wiecie, w moim programie wyborczym, w tym dlaczego startowałem, mówiłem też o tym, że Rajkowy nie mogą czekać na inne zdarzenia. Znaczy nie mogą czekać na to, czy będzie elektrownia, czy jej nie będzie, czy będziemy robili drogę Rudno-Rajkowy, czy nie będziemy. Rajków po prostu na to nie stać i nas cywilizacyjnie na to nie stać. Ja myślę, że jest po prostu duża szansa, że pierwszy krok został zrobiony. Gwarantem to wtedy, ja w to wierzę, kiedy w projektach budżetu gminy Pelplin, gminy Słupkowy, ale także w projekcie budżetu samorządu województwa pomorskiego na rok 2016 wyraźnie będzie zapisana przebudowa drogi wojewódzkiej numer 230. Czyli w listopadzie, w grudniu będziemy się mogli o tym przekonać. Drugi etap tychże gwarancji oczywiście będzie ten projekt techniczny drogi. Ale pełne przekonanie nabiorę wtedy też i będę tego pilnował do końca, kiedy wiosną 2016 będzie całościowy plan. Całościowy plan przebudowy drogi wojewódzkiej nr 230, gdzie Pelplin daje na miarę swoich możliwości. I oczywiście w wypadku gminy Słupkowej to będzie mniejsza kwota niż ten 1 milion złotych na dziś, ale też w pewnej proporcji, żeby to była odpowiednia proporcja do całego budżetu gminy Słupkowej. Żeby było dobrze, najpierw musi być źle, no bo taka jest też kolej rzeczy. I dlatego ja na marginesie zupełnie, ale wierzę, że tak będzie, że Państwo nam też w tym procesie inwestycyjnym pomożecie, bo niekiedy rozmowa z sąsiadem, bardziej nastawionym na nie, na walkę, na szukanie dziury w całym i tak dalej, to jest ważniejsza niż pewne inne rzeczy. I o to już od razu dzisiaj Państwa prosimy, jeszcze przed projektowaniem, przed uzgadnianiem i tak dalej, bo przed nami trudny też ten czas. Jeżeli mogę jeszcze jedno zdanie. Państwo wiecie po naszej stronie technicznie, jakie są problemy. Są oczywiście drzewa na całej tej drodze. Tak jest. Myśmy już wykonali część elementów związanych z ekspertyzą w ramach drogi do natury, więc jesteśmy przygotowani w jakimś sensie opisowej, bo to tak całkiem nie jest, że myśmy nic nie robili przez te pół roku. Cały czas ta droga chodziła nam po głowie, różnego rodzaju badania robiliśmy. Eksperci powiedzą nam, czy lepsza lewa do wycięcia, czy prawa. Ja mam swoją opinię, pewnie każdy z Państwa ma, no ale wiadomo, że trzeba mieć za każdym razem jeszcze dodatkową opinię dendrologiczną i osób, które będą przygotowały tą techniczną drogę do projektu. Jest też problem zasadniczy, o którym też myśmy się przekonali, to z panem marszałkiem też rozmawiałem. Standard dróg, ja wiem, pan dyrektor mówił mi zresztą o tym, że jakby filozofia pana marszałka i zarządu województwa polega na tym, żeby zapewnić drodze jakby klasę jezdności, przepustowość i bezkolizyjność. To jest oczywiste. Natomiast z punktu widzenia włodarza lokalnego, pewnie Mirek się też ze mną zgodzi, my boleśnie to odczuwamy na drodze Rudno-Pelplin, która to droga jedna z niewielu, która była w korytarzu dostępowym do autostrady A1. Ja chyba tylko ja wtedy byłem w sejmiku, nie wiem, chyba jeszcze Zenka nie było, nie, bo myśmy kadencję się mijali. Myśmy mieli taki duży program, prawda, który był realizowany, jakby polepszenie dostępności do korytarza A1. I się okazało, że tam ze względu na pierwotne badania nie wykonaliśmy ścieżki rowerowej, znaczy marszałek nie wykonał. Dzisiaj to jest istotny element zapalny. Dlaczego? Dlatego, że od Rudna przez Rudno-Pole Wolę pobudowało się kilkadziesiąt rodzin różnego rodzaju. I dzisiaj ci ludzie przychodzą do mnie tak, mówią, to pan marszałek miał pieniądze na to, żeby zrobić ogromną zatokę dla ITD, 200-metrową, a nie miał dla nas, żeby zrobić na chodnik. To jest argument oczywiście taki jak każdy, prawda, no, że trzeba go wziąć pod uwagę, ale istotnym jest problemem, jak dzieci mają dojść
od miejsca zamieszkania do przystanku, prawda? Idą z krajem jezdni, jezdni o polepszonych warunkach, które jest jezdnią szybką. Z Rudna się rozpędzają samochody, jadą bardzo szybko, ona jest dobrze przystosowana, do Pelplina i niestety zachodzi nam tam kolizyjność. Jeszcze jeden problem, który wyniknął też z tego, o którym też musimy pamiętać, tu akurat chyba tak nie będzie, ale ukształtowanie drogi w Rudnie spowodowało nasypy masowe śniegów. No, śniegów na szczęście czy nieszczęście jest coraz mniej, ale jak jest duży śnieg, to mamy kłopot. Polepszyliśmy drogę, zlikwidowaliśmy płotki i okazuje się, że droga jest, mimo że lepsza, jest nieprzejezdna. My nie możemy z Rudna do Pelplina przejechać, ponieważ śnieg z pól nawiewa tam od pana Wysockiego z tej góry tak mocno. Zarząd Dróg Wojewódzkich nie jest w stanie tego zepchnąć. To też jest dla nas nauczka, że jak robić drogę, to też musimy zastanowić, jakiego rodzaju bariery techniczne ewentualnie, czy też niekochane przez rolników nasadzenia. Rowy, parowe, jednak musimy też tą akcję edukacyjną, żeby nie zaorywać wszystkiego. Nie wszystko jest wartością dodaną, bo potem jest kłopot taki, że w ogóle na pole nie można wjechać, jak się zaorało rów, który odprowadzał melioracyjnie, albo powodował, że śnieg tam się gromadził, a potem nie był na jezdni. Więc tych problemów będzie dużo. Dzisiaj rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób wyremontować, naprawić drogę 230, która jest drogą wojewódzką. Mamy świadomość tego, że ostatnie lata to duża interwencja publiczna i w obrębie Tczewa, Pelplina, czy autostrada A1, czy drogi dojazdowe, ale mieszkańcy też oczekują od nas zmian w infrastrukturze drogowej, chociażby tej drogi, o której dzisiaj rozmawiamy, czyli drogi 230. Wspólnie z burmistrzem Pelplina, ale też z wójtem Słupkowy rozmawialiśmy ostatnio, w jaki sposób trzy samorządy, czyli samorządy gminne i samorząd wojewódzki, może rozpocząć przebudowę i modernizację tej drogi. Z panem burmistrzem Pelplina umówiliśmy się co do tego, że jeszcze w tym roku przygotowujemy całe zaplecze techniczne, patrzymy, jak będzie wyglądał projekt przebudowy tej drogi. Podzielimy tę inwestycję na etapy, tak żeby w sposób sensowny w najbliższych latach rzeczywiście ta droga była przebudowana pod względem i bezpieczeństwa, tych parametrów, które droga wojewódzka winna spełniać. Podkreślam to dlatego, że bez współpracy z samorządami gminnymi ta droga byłaby drogą no jeszcze w najbliższych latach, której nie moglibyśmy naprawić, więc wierzę, że i w budżecie województwa pomorskiego, ale też w budżecie miasta gminy Pelplin, a może za chwilę i gminy Słupkowy, środki na tą drogę się znajdą. A prace planistyczne ocenia pan, że uda się zakończyć jeszcze w tym roku 2015, czy jednak to będzie proces dwuletni? Myślę, że w tym roku takie zadanie zlecimy do wykonania i dokumentacja będzie zrobiona pod koniec 2016 roku. Wiemy i widzimy, jak te... Tak jest, to będą dwa lata. Widzimy, że te projekty dobrze zrobione, to nie są projekty, które robi się w jeden czy dwa miesiące. Zróbmy je nieco wolniej, niech on będzie wykonany porządnie.